Z jednej strony siermiężna miejska architektura, a z drugiej niemalże kawałek plaży. Warszawski Ursynów pochwalić się może pierwszym stolicyjskim parkiem i nie mogło mnie w nim zabraknąć. Dowiedzieliście się o tym torze, bo to jest świeżutki tor. No tutaj nasz kolega pomagał budować, który teraz startuje ogólnie w zawodach. No i powiedział nam, że tutaj jest taki tor, no to przyszliśmy, no. Jest całkiem fajnie. Jak się jeździ? Jaki jest standard tego toru? Wy macie porównanie? No ogólnie jest bardzo dobrze, ponieważ nie ma żadnego mułu, jest ta wykładzina. Dlatego nie ma żadnego piasku, ani nic takiego, co by brudziło. No i jak się doleje wody odpowiednio, to jest całkiem okej, no. Dopadliśmy instruktorów, jest z nami Janek i jest z nami Damian i będziemy ich męczyć. Postaramy się dowiedzieć o skimie jak najwięcej. Janek, czym w ogóle jest skim? Jeśli chcielibyśmy uzyskać definicję dla osoby, która nigdy w życiu nie słyszała o tym sporcie. Skimboard jest to ślizganie się na desce po płytkich wodach. Wykorzystuje się albo rozlewające fale przybrzeżne, albo płcizny, które się tworzą przy rzekach, jeziorach i sztuczne tory wodne z bardzo płytką wodą. Skąd się wziął w ogóle pomysł na ten sport? On przywędrował z zagranicy? Tak, skimboard przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych około 5 lat temu. Oczywiście najpierw zaistniał w Trójmieście, gdzie w tej chwili są najlepsi polscy skimboarderzy. No i tak powoli rozchodzi się na całą Polskę. To od 2 lat jest jakoś bardzo, bardzo rozpowszechniany przez Półwysep Helski. Tam dużo desek się sprzedaje, tam dużo osób postawia swoje pierwsze kroki. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim to zaczniemy od tego, że trzeba sprzątnąć przeszkodę, która stoi na torze, bo jak ktoś chce się uczyć, to lepiej, żeby przeszkód nie było, no, bo na sam początek nie są wskazane. Macie deskę dla mnie? No tak, mamy deskę z woskiem właśnie, bez padów antypoślizgowych, tylko bardziej tradycyjna. I co z tą deską i co ze mną? Deskę musisz wziąć w dłonie i rzucić ją na wodę, następnie spróbować wskoczyć. No i za moment pokażemy Ci jakby na czym to polega i jak trzeba wskoczyć prawidłowo. Pływanie zaczynamy od tego, żeby nauczyć się wskakiwania na deskę. Najłatwiej jest to zrobić poprzez położenie sobie deski na wodzie i próbowania wskoku na nią. Trzeba wskakiwać tak jak na lód, czyli najpierw przednia noga, potem dopiero tylnia noga i staramy się dociskać ciężar ciała bardziej na przedniej nodze niż na tylniej, ponieważ jeżeli odchylamy się do tyłu, to automatycznie deska ucieka nam spod nóg, odpływa, a my lecimy do tyłu i się wywracamy. Ważne jest również to ułożenie stóp, żeby one nie były frontem do kierunku jazdy, tylko w poprzek do kierunku jazdy, żebyśmy mogli pracować kolanami i nisko mieć środek ciężkości. Następnym krokiem, jakby jak już opanujemy, to wskakiwanie na deskę i nadawanie jej pędu z samego wskoku. To przystępujemy do nauki rzucania deski, tak zwanego dropa. Rzucamy deskę, doganiamy ją na tyle kroków, na ile nam wygodnie. No i wskakujemy na tą przednią nogę, żeby jej dodać jeszcze pędu. No i staramy się utrzymać i płynąć jak najdalej. Podobnie jak w snowboardzie też mamy triki, skoki. Czy są jakieś nazwy na te figury?
Tak, jest wiele różnych ewolucji. Wszystko jest generalnie zaczerpnięte z deskorolki, z jazdy ekstremalnej na deskorolce. Możemy wykonywać różnego rodzaju obroty, podskoki, tak zwane ollie, poprzołwity, szołwity, big spiny i wiele, wiele innych akrobacji. Wszystkich zapraszam tutaj na tor, na figlowisko. Jest tu grupa życzliwych osób, która chętnie pomoże, nauczy, wytłumaczy, o co w tym chodzi i zachęci do zabawy, do wspólnego pływania, ślizgania się, nauki, ewolucji i ciekawych trików. Jest to przede wszystkim dobra zabawa na świeżym powietrzu, słońce, woda, więc czujemy się jak nad morzem albo nad jakimś stawem, więc jest bardzo relaksujące. A innych, nowych, rewelacyjnych, amerykańskich pomysłów na relaks oczekujcie Państwo już jutro o tej samej porze.